Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie razem z Piotrem Cielebiasiem z kanału UFO Historie. Cześć Piotrze. Witam, witam. Piotr jest też zastępcą redaktor naczelnej Nieznanego Światu, który zdaje się chyba się dwa dni temu w kioskach pojawił, coś takiego? No, no warto go zawsze szukać, warto go szukać, szukać też wersji elektronicznej, tam jest mój artykuł o UFO, jak ktoś się interesuje... Ale generalnie, jak to się re, re, interesuje UFO i nie tylko UFO, no to zapraszam, bo w opisie macie link do kanału UFO Historię. Tak? I w, w opisie macie link? Przy czym od razu mówię, że tam są bardzo ciekawe historie UFO, ale nie tylko. E, moja ulubiona seria to jest z Adą Edelman, już drugi odcinek. Jeden jest o proroczych snach, które nie ukrywam, może trochę osobiście mnie dotyczą, więc. Bar bardzo ciekawy odcinek. i Jest też całkiem ciekawa już seria o ranczu skidwalkera. Ehm, powiem szczerze, o ranczu skidwalkera to była jedna z pierwszych teorii, jaką zrobiłem tutaj na kanale prezentację 10-12 lat temu. Wtedy jeszcze nie było generatora zielonej poświaty. Ehm, I powiem szczerze, nie wiedziałem, że to jest aż tak ciekawy temat. Mam nadzieję, że Piotr też się kiedyś dada mówi, żebyśmy tutaj sobie o tym pogadali, bo ja ten temat. Jest... Wydaje się super, zwłaszcza ten klif, który tam e, opromieniowywała jakaś coś, co dzisiaj powiedziałeś, że dzisiaj byśmy to nazwali dużym dronem. Bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych UFO i nie tylko do Piotra na kanał UFO historię, a ludzi lubiących sobie poczytać do kiosku po nieznany świat. Nie mylić z takim drugim czasopismem, z którym mi się zawsze wymienia mojemu choremu umysłowia, a tamten jest o polityce. I tamten to nie, a nieznany świat, tak. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie znowu UFO. Już oddaję głos Piotrowi. Dzisiaj będzie kolejny z cyklu naszych materiałów, że UFO to być może coś dużo broczniejszego niż kosmici. W opisie macie Państwo linki do, do poprzednich naszych filmów, właśnie z tej subserii, bo z Piotrem to sobie żeśmy z 20 materiałów nagrali na różne tematy, ale o tym, że UFO to być może coś mroczniejszego niż kosmito, ci to tak z 4-5 i w opisie macie linki. E, również po to Państwu to mówię, że jak ktoś przeoczył, to warto sobie potem uzupełnić i chociażby po to, żeby zrozumieć, dlaczego dzisiaj będziemy szli taki, w takie zupełne hardkory. Bo takie mniejsze hardkory, typu istoty z innych wymiarów, e, albo kryptoziemianie i inne tego typu rzeczy, to to, to, to to już były. a Dzisiaj idziemy w takie naprawdę hardkorowe klimaty, a jakby podstawą do tego, że UFO może być czymś mroczniejszym niż kosmici, są dwie rzeczy. Pierwsza, że zanim po II Światowej jakby naprowadzono nas, że UFO to na pewno kosmici, były bardzo podobne zjawiska, które dziś nazywamy UFO, a których wcale nie przypisywano kosmitom, tylko zupełnie innym tworom. A także dzisiaj ten pan Graż, ten były pracownik, nieobecny pracownik Pentagonu przecież, który ujawnił, że podobno rząd Stanów Zjednoczonych ma ciała istot. Nieludzkich i pojazdów należących do istot nieludzkich. On nie używa słowa kosmici, od używa słowa istoty nieludzkiej. Stąd się wzięło bardzo dużo tego typu teorii. Piotrze, mamy listę, w którą ja się w tym momencie gapię, ponieważ za dużo czasu już ja zająłem, a ty dużo lepiej od, od, od nas, z, dach z dwóch to ty umiesz mówić, więc może zacznijmy. Co? pierwszy? Tak Zacznijmy od tego, co mówiłeś o Graszu, że on nie używa terminu kosmici, tylko istoty nieludzkie, a ostatnio zaprzeczono w ogóle istnieniu zjawiska UFO i temu, że na Ziemi są pozaziemianie. Także zaprzeczono, że to są kosmici, ale inne, inne istoty już niekoniecznie. Zacznijmy od może teorii, która mówi, że te istoty kimkolwiek są rządzą światem. I ta, koncep... I, I ta koncepcja jest y, dość stara i bardzo leciwa. Ją można y, rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Nie wiem, czy my dzisiaj obejmiemy wszystkie, natomiast zajmiemy się, zajmiemy się takimi dwoma, dwoma, dwoma podstawowymi, które mówią, że ziemia jest po prostu czyjąś własnością, nie ludzi, tylko jakiejś innej, powiedzmy, rasy, może nawet bardziej zaawansowanej, a my tu jesteśmy takimi no, lokatorami tymczasowymi na pewno. Natomiast ta druga koncepcja, bardziej mroczna, mówi o tym, że istnieje jakiś układ pomiędzy elitami ziemskimi, politykami, a powiedzmy przebyszami z kosmosu i to też ma trochę podwariantów, ale zacznijmy od tego, że, że już dość dawno, zanim w ogóle zaczęto mówić o UFO, Pojawił się temat, że coś z Ziemią jest nie tak. Już w latach 30. znany pisarz, który się zajmował zjawiskami z pogranicza, Charles Ford. Wtedy jeszcze ufo nie istniało. On gromadził relacje o różnego rodzaju dziwnych zjawiskach. Napisał w swojej najsłynniejszej książce Księga Wyklętych. Jesteśmy czyjąś własnością. On po prostu przeanalizował różnego rodzaju relacje, i te mitologiczne, i te współczesne, mówiące o tym, że coś z nami na Ziemi przebywa i raczej nas nie traktuje za bardzo Przyjaźnie, ten sam wniosek powtarza Salvador Freisedo, hiszpański ufolog, były jezuita, który mówi wprost, ziemia jest farmą, farmą, która jest racjonalnie zarządzana, żeby coś tutaj robić. Istnieje zatem takie właśnie przekonanie mówiące, że ziemia jest czyjaś, a my tu mieszkamy i ten ktoś nas po prostu toleruje, przynajmniej na razie, nie wchodzi z nami w takie bezpośrednie interakcje, może czasami się objawia może mąci nam w głowie poprzez te swoje manifestacje, z których nic w sumie nie wynika. Kim ten ktoś może być? No najprostszy... Czekaj, bo mhm. powiedziałeś o tej wersji najmniej hardkorowej, że ten ktoś nas toleruje. Ale po drugiej stronie jest wersja dużo bardziej hardkorowa, która mówi, że ten ktoś nas uprawia, niczym warzywa tak. czy trzone chlewną. I, I to jest bardzo istotne. Przepraszam, że się wciąłem. To znaczy, myśmy o tej hipotezie, że ktoś nas uprawia do czegoś, już trochę mówili i o niej jeszcze powiemy za chwilę. Mm -hmm. Natomiast do kogo ta Ziemia może należeć, skoro, skoro jest tak jak mówią Ford i Freysedo i wielu innych tak naprawdę, No i na przykład do jakiejś obcej cywilizacji, która tutaj, że tak powiem, przyleciała, zanim myśmy tutaj jeszcze się rozwinęli. I ona przebywała w Układzie Słonecznym, postawiła sobie tutaj, wiesz, kreskę na tej planecie i ona po prostu należy do niej. Oni się czują, te inne istoty czują się jej właścicielami, a że są na tyle zaawansowane, że nasz stosunek do nich to mniej więcej taki jak nasz do mrówek, oni po prostu się z nami nie kontaktują, bo nie muszą, bo nie chcą, bo po prostu nie mają w tym żadnego celu. Natomiast jeżeli to jest ich planeta, to może zdarzy się taka sytuacja, że kiedyś będą chcieli jej użyć do jakichś swoich celów, prawda? Jakie plany ma ta inteligencja, tego nie wiemy. Ale też trzeba się zapytać, skoro ludzie dają się coraz bardziej we znaki ich własności, ich planecie, na to jaki będzie z tego finał. Ale to jest jedna wersja. To jest jedna wersja, natomiast jest druga i ta druga jest mroczniejsza. Ona mówi, że kosmici. Konkretne rasy na przykład, albo konkretna rasa, bo tu też nie ma jednej wersji, zawarli jakiś układ ze światowymi elitami. Konkretnie z Amerykanami po raz pierwszy w latach 50., wskazuje się tutaj na prezydenta Eisenhowera, mówi się też, że równocześnie były kontakty z Watykanem i taka podstawowa wersja tej koncepcji, tej opowieści zakłada, że obcy przekazali Amerykanom jakieś tam na przykład technologie czy, czy jakąś wiedzę w zamian za zgodę na eksperymenty na ludziach. I to poskutkowało zjawiskiem abdukcji, że od lat 60., na przykład końca lat 50. widzimy pojawiające się relacje o ludziach, którzy byli uprowadzani przez no, tak zwane istoty nieludzkie. Nie, nie I ta wersja, o której mówię, wskazuje, że z natury kosmici są ogólnie niesłowni. Nie ma im co wierzyć, oni nigdy nie dotrzymują obietnic. I to wszystko się wymknęło spod kontroli. Tak, oni dostali pozwolenie od Amerykanów na to, że będą sobie tu prowadzić te eksperymenty, ale ich zasięg okazał się znacznie bardziej, znaczy większy niż przypuszczano. Ja nie, niejednokrotnie, dam tu taki przykład, niejednokrotnie mówiłem tutaj w, w naszych spotkaniach o takim badaczu, który się nazywa dr David Jacobs. To jest facet, który się zajmuje badaniem uprowadzeń przez kosmitów. To jest jeden, chyba jeden z ostatnich żyjących tak naprawdę yy, Poważnych badaczy tego zjawiska, bo reszta już niestety nie żyje. No i Jacobs mówi coś takiego, że, i tutaj przechodzimy do tej koncepcji, o której Ty mówisz, że istnieje taki plan jakiejś inteligencji, w sumie nie wiadomo skąd ona przychodzi. My ją umownie nazywamy tymi zeta-retikulanami, że to są istoty, no my uważamy ich za kosmitów, kim oni są naprawdę, to nie wiemy. Natomiast według Jacobsa wszystko wskazuje na to, że te istoty szykują naszą planetę, na swoją ojczyznę, że oni się tutaj chcą ewakuować, tyle że nie, nie ewakuują się wszyscy, także się tu nagle przeniosą. Oni chcą tu przeszczepić według Jacobsa swój gatunek, stworzyć gatunek hybryd, by on sobie po prostu żył między ludźmi. I w ten sposób oni przedłużą niejako swoje, swoje istnienie jako, jako gatunek, wykorzystując do tego ludzi. I tutaj Jacobs, mówiąc o tym, powołuje się nie tylko na relacje osób, które zostały wykorzystane. Jako, że tak powiem, surogatki na przykład w procesie tej, tej inkubacji tych, tych, tych obcych małych, tych hybryd. Ale też wskazuje na takie przypadki, kiedy, kiedy świadkowie mówili o tym, że byli porywani przez obcych, tylko po to, żeby wchodzić, żeby wchodzić w interakcję z tymi hybrydami i pokazywać im, jak się zachować, jak, jak się żyje, co się robi na ziemi. Były normalnie sytuacje, kiedy on, oni te hybrydy uczyli ludzkich zachowań na przykład. Czyli by, byli takimi, wiesz, nauczycielami, czasem też byli yy, takimi obiektami testowymi. Zatem... Więcej są nawet przecież relacje, nawet tutaj na kanale prezentację mamy opowieść jednej takiej kobiety, która rzekomo jest zmuszana do bycia taką przewodniczką tych hybryd, do wprowadzania ich już do środowiska ziemskiego, żeby oni udawali ludzi. Tak, oni, oni tak z, naprawdę to za bardzo się nie różnią wyglądem według tych relacji. Ja osobiście nie wiem, jak do tego podchodzić. Ja w stu procentach nie, mm, nie podchodzę z, tak bardzo otwarcie do abdukcji, dlatego że ja wiem, że na tym polu można dokonać bardzo wielu manipulacji informacyjnych również i, niektó i niektóre osoby są skłonne do wiesz z interpretacji pewnych doznań i uznania, że zostali uprowadzeni. Natomiast zakładajmy, że to, co mówi Jacobs i inni, jest prawdą. No to tak to wygląda, że po prostu ktoś tutaj tych kosmitów w cudzysłowie wpuścił na ziemię i oni po prostu już poszli w samopas, utracono nad nimi totalnie kontrolę i oni z jednej strony może kontrolują jakoś elity, z drugiej strony może są de facto prawowitymi właścicielami tej planety. Bo, jak mówię, tutaj mamy taką grupę teorii, grupę w zasadzie hipotez, czy jak to tam nazwać. I jeżeli je sobie poszerogujemy, to możemy dojść do bardzo różnych wniosków. A co, jeżeli na przykład te, ci Zeta Reticulanie to właśnie są ci właściciele Ziemi. Na przykład. tak? I że to, co oni robią, to oni wcale nie robią wbrew człowiekowi, tylko po prostu no, traktują nas jako swoją własność, taką. Że, że skoro już tutaj mieszkacie, to OK, no ale. Sory, y, my też tutaj mamy jakieś prawa do tej ziemi. No jest to dość kontrowersyjne, nie powiem. No, każdy zapyta, gdzie te hybrydy są, co nie? Gdzie, gdzie są, Jak to, czy... gdzie? W kongresie, w rządzie? <laughs> czy, my je, czy my je mijamy na przykład, wiesz, w sklepie? i tak dalej. No oczywiście są też alternatywne koncepcje wskazujące, że tych ras, które jakoś tam dokonują ingerencji w ludzkość jest więcej. Bo o tych rasach sobie może jeszcze kiedyś zrobimy oddzielny program. Właśnie, rasy kosmitów. To jest ciekawy temat. Było na kanale wideoprezentacji o tym, ale z tobą na pewno będzie lepiej. Piotr, ale ty generalnie mówisz o tych takich najbardziej lajtowych teoriach, że oni nami rządzą. Może zacznę od dwóch, jak będziesz chciał pociągnąć, proszę mi przerwić, bo ty to na pewno lepiej zrobisz. Piotr, pierwsza. Obie, które teraz powiem, zakładają, że to my ludzie jesteśmy prawowitymi właścicielami ziemi lub też zostaliśmy stworzeni wiele lat temu po, wypiciu, po wybiciu, prawdziwych, po praw wybiciu praw prawowitych yy, właścicieli ziemi. Pierwsza nawiązuje do teorii o anunakich, którzy według kanonu teorii i zwłaszcza tych o astronautyce, przybyli bardzo dawno i tutaj jedni mówią kilka tysięcy, inni kilkadziesiąt, a jeszcze jedni 450 tysięcy lat temu, choć według oficjalnej nauki to wtedy jeszcze cywilizacji nie było, ale to są teorie. One zwykle są liczne i nawzajem się wykluczają. Dawno temu... Na Ziemi przybyli Anunaki, którzy dzięki inżynierii genetycznej stworzyli człowieka. Czyli musiała być tutaj już na Ziemi jakaś istota miejscowa, którą ci Anunaki dzięki inżynierii genetycznej dali radę u... jakby przygotować do swoich potrzeb na tyle ją rozwinąć, żeby móc się z nią komunikować, jednocześnie tworząc na tyle uległą, żeby chciała służyć, na tyle krótkowieczną, żeby za bardzo się nie rozwinęła, po to, żeby wykonywała pracę robotnicze. A dudaki według klasyku, klasycznej teorii przybyli na Ziemię po to, żeby wydobywać złoto. I z jakiegoś powodu stwierdzili, że Fajnie będzie wychować sobie rasę niewolników po to, żeby to złoto wydobywała. Zapewne chodziło o kwestie ekonomiczne. Po co samemu się męczyć, skoro mister człowiek cię wyręczy? Po co zużywać drony, roboty, inne tego typu rzeczy, skoro możesz mieć człowieka, takiego biorobota, bioniewolnika. W tamtych czasach, ponieważ byliśmy bardzo zacofani, najłatwiejsze dla nich było potrzeć się pod Bogów, czy, u, czy w ogóle powiedzieć, że jesteśmy, że są bogami, ponieważ nas niesamowicie przewyższali. Według tej teorii, w ogóle, w ogóle to jest ciekawe, zapraszam, przy, obejrzyjcie sobie y, filmiki o teoriach o astronautyce. tutaj na kanale wideoprezentacja macie z 20, są naprawdę ciekawe. Oni z jakiegoś powodu odlecieli, a odlatując zafundowali nam potop. Tak ten sam potop, który, o którym jest mowa y, w Biblii, w ogóle Stary Testament, tak mniej więcej do momentu potopu, jest jedną wielką ze z pism sumeryjskich. Jedną wielką. Bardzo ciekawe. No i odlecieli. No i teraz, według tej teorii, przylecieli znowu. Tylko że, e, tylko, że przylecieli już i zobaczyli dużo bardziej rozwiniętą cywilizację. No i nadal znowu przyszli po to, żeby nas wykorzystywać. Tylko niekoniecznie chcieli to, chcą to robić jak najbardziej efektywnie. Więc jak najbardziej efektywnie w tym momencie robić tak, żeby ludzkość robiła to, czego się chce? No, poczyć się pod rządzących. A jak najłatwiej poczyć się pod rządzących? Jeśli jesteś cywilizacją, która już wiele tysięcy lat temu zdała sekret inżynierii genetycznej. No, oczywiście w taki sposób, że bierzesz przywódców. Danej rasy, usuwasz i na ich miejsce wstawiasz identycznie wyglądających kosmitów. Naj, Najprościej, prawda? Wyglądają tak samo, zachowują się tak samo. No, według kanonów teorii, co jakiś czas łapią zwiechy, jak na przykład Hillary Clinton, która co jakiś czas zaczyna tak dziwnie robić, czy wujek Joe Biden, który co jakiś czas się zawiesza, i wielu innych polityków. O tym, że Putin ma chyba z dziesięciu sobowtórów, to nawet w mainstreamowych mediach możecie posłuchać, że oni po prostu znowu wykorzystują naszą niezwolniczą pracę, znowu zamierzają pozbawić nas różnych surowców, podszywając się pod naszych przywódców, w zasadzie wymieniając naszych przywódców na samych siebie. I to jest ta mniej hardkorowa teoria. Najbardziej hardkorowa teoria nawiązuje trochę do takiego filmu z lat 80., Oni już tu są. Nie wiem, czy Piotrze pamiętasz, facet Zdobył okulary i dzięki okularom widział świat czarno-biały, ale widział go prawdziwy. I na przykład widział, że, nasz, że reklamy to, e, to są, co e, jest naprawdę na, na reklamach, że obej, że bądź posłuszny, jak po, e, na pieniądzu, w banknocie naprawdę było napisane, to jest Twój Bóg i tak dalej, nie? Oraz naprawdę e, widział, naprawdę. E, naprawdę mm, jak wyglądają ci kosmici. I w tamtym filmie mieliśmy opisaną to, w zasadzie kawą do tego filmu była teoria, że wśród nas są kosmici, którzy za sprawą różnych urządzeń są w stanie się w nas wmieszać. Dlaczego? Bo nie są aż tak bardzo um, liczną rasą, że potrzebują całej Ziemi dla siebie. natomiast mieszając się w nas, wykorzystują nas jako niewolników. My sprzątamy kible, mówiąc, hard, mówiąc kolokwialnie, my produkujemy, a oni sobie z tego wszystkiego korzystają. I tu się robi bardzo mrocznie, drodzy Państwo, ponieważ według tej teorii ci kosmici są w stanie podróżować jako informacja. Oni nie, nie są cieleści w naszym tego słowa znaczeniu, tylko podróżują, ich istota jest mniej więcej taka jak Gwauldów w pierwszym filmie Gwiezdne Wrota. Nie serialu Gwiezdne Wrota i poprzednich, z nich późniejszych filmach Gwiezdne Wrota, gdzie ten Głauld był po prostu robalem, który sobie tam koło rdzenia kręgowego się owijał, tylko pierwszym, gdzie on był taką istotą... Hmm, Energetyczną. Może pamiętacie, jak on tam przechodził z jednego ciała na drugie, to po prostu taka wiązka energii przechodziła z jednego ciała na drugi. I co się? I gdzie, gdzie to się robi brocznie? A dobrocznie robi się tak, że według tej teorii, żeby móc skolonizować Ziemię, to ta rasa kosmitów potrzebuje dosicieli. A my, jako ludzie, nie do końca nadawaliśmy się na tych nosicieli, trzeba było zmienić nam DNA. W jakiś sposób. Bardzo drobno zmienić DNA i według tej teorii, która liczy sobie hmm, z 20 lat, ci kosmici przybyli tutaj, robili te porwadia, robili te hybrydy, i tego typu rzeczy, żeby ustalić, jak zmienić genotyp człowieka po to, żeby się człowiek nadawał już do przyjęcia tego kosmity. No i według tej teorii ustalili i niektórzy nawet twierdzą, że przeprowadzili i to na masową skalę. To są te naprawdę broczne teorie, mm -hmm. a do tego jeszcze dochodzą te takie klasyczne typu reptilianie. Tak, ale są Zapomnieliśmy jeszcze... Zapomnieliśmy o reptilach. Tak, a reptile te sobie zostawimy na inny program. Ogólnie jest jeszcze taka odrośl, od, od, od taka gałąź teorii Cicina o Anunakach, która mówi, że no, oni się przemieszali z ludźmi. I przecież to też już chyba wspominałem kiedyś, że ostatnim, y, ostatnią misją Sicina było to, żeby zbadać szczątki takiej y, królowej sumeryjskiej Puabi, bo on wierzył, że ona nosi w sobie te geny Anunnakich. I kiedy rozciągniemy tę tro hipotezę trochę dalej, no to skoro ona nosi, no to noszą też inni, tak? Y, czyli może być jakaś formalnie przynajmniej grupa ludzi, która nadal posiada w sobie geny tych istot, które w Biblii, które w Księdze Henocha zostały opisane jako synowie Boga na przykład. E, czyli to były istoty, które były tak inne wobec człowieka, że zobacz, co jest podane w Księdze Rodzaju, a także rozwinięte u wspomnianego Henocha, że były tak potworne, że trzeba je było zniszczyć, bo one dosłownie e, dla człowieka wydawały się czymś potwornym, mimo że były synami aniołów formalnie. Ale może ten gen poszedł gdzieś dalej. Może ta wąska grupa, która, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, rządzi światem, też ten gen posiada. To jest tylko teoria spisku. Dokładnie, e... ale teoria bardzo mocno osadzona e, i mówiąca o tym, że tak zwane rody magnackie czy rody królewskie, chyba rody królewskie, właśnie posiadają ten gen i stąd też ich ta niechęć do. Mieszania się z ludźmi spoza swojej kasty. Że Rody królewskie w zasadzie tylko i wyłącznie krzyżują się z rodami królewskimi, mimo tego, że to się w nauce nazywa huf w sobdy, bo bardzo mocno ogranicza pulę genetyczną. I to jest generalnie bardzo niezdrowe. Z tego rodzą się psychopaci i inni tego typu ludzi, to oni ewidentnie od setek lat w ten chów w sobdy idą. Co ciekawe, nawet do dzisiaj. Przecież zobacz, nawet rodzina królewska brytyjska, dwóch synów. Jednemu pozwolono wziąć żonę spoza rodów królewskich, ale temu, który nie jest podobny do męża, tylko do kochanka matki który nie będzie jej dziedziczył. Tak. A jest jeszcze druga możliwość, i tutaj bardziej spekulatywna. Ona się odnosi do tej drugiej koncepcji, o której mówiłeś, że mogą po prostu istoty wpływać. Istoty będące czystymi świadomościami mogą wpływać na człowieka, dosłownie go opętywać, tak? Ale też zwróćmy uwagę na coś takiego, że skoro jest jakaś zaawansowana cywilizacja, która dysponuje po prostu wpływem na człowieka takim, jakim chce, że ona może zrobić z człowiekiem, co chce, to przecież ona nie musi, wiesz, podmieniać yy, ludzi. Ona może yy, za pomocą nawet zdalnego oddziaływania, no, yy, słynny syndrom kubański byli w stanie wytworzyć ludzie to wyobraź sobie, jak na umysły na przykład ludzi potrafią wpływać istoty nieludzkie, bardziej rozwinięte. Może one potrafią sterować ludźmi zdalnie, zmuszać ich do pewnych czynów, zmuszać polityków do pewnych czynów, do pewnych zachowań i wcale oni nie muszą tutaj się wiesz, zastępować tych członków elit polityków jakimiś tam fantomami. Tylko mogą to robić po prostu siedząc, nie wychodząc ze swojej kabiny. W statku kosmicznym mogą kierować losem ludzkości, no dlatego że mają do tego odpowiednie narzędzia. Yy, także tak to, tak to wygląda. Yy, jeszcze jest oczywiście pytanie, kim są te istoty? Czy to są kosmici tak jak my jak, i, znaczy, czy istoty z, z krwi i kości, tak? Tacy kosmici, jak my sobie wyobrażaliśmy przez wiele lat, jakich chcielibyśmy spotkać. Czy to są istoty no powiedzmy z nieco innych domen bytu, przybysze z takich miejsc, które nam się wydają takimi krainami wręcz ezoterycznymi, nazywamy je równoległymi wymiarami, ale to mogą być tak naprawdę, może być to równie dobrze to coś, co ezoterycy określają mianem astralu, tak, czyli coś, co jest zarówno mentalne, jak i materialne w pewnym stopniu, tylko materialne inaczej. I, A co... I... Ludzie wierzący w, w chrześcijanie nazywają po prostu debodów, a co Muzułmanie nazywają dżinami. To, to jest dość też powszechna teoria niekoniecznie spiskowa, tylko taka bardziej nazwijmy to religijna wielu wierzących ludzi, że na no, naszym świecie się dzieje bardzo, wiele bardzo poważnego zła, no, bo wzmokła się aktywość, aktywność nazwijmy to umownie demoniczna, prawda? No Dokładnie, zrobiliśmy o tym nawet. Yy... Oddzielny Nawet, materiał. Tak, materiał i jeżeli ktoś sobie chce do niego wrócić, to bardzo chętnie. Także tutaj przedstawiliśmy taką koncepcję, która jest bardzo, bardzo rozległa i, i trzeba mm, sobie ją poukładać, ale są też inne. Mhm. Ja tylko po, zapowiem już mhm. może, że o reptilianach to sobie nagramy niedługo, oddzielny materiał, bo to jest bardzo ciekawe, nie? Zwłaszcza te oczka takie, które im się tam pojawiają yy, w telewizji, bardzo, bardzo ciekawe. Wiecie, w nadawaniach na żywo i to jeszcze zanim technologia deepfake sprawiła, że takie oczka można sobie dorobić bardzo łatwo, nie? Tak, a zresztą teoria reptilianów dostała ostatnio takiego kopniaka pewnego za pośrednictwem tych kryptoziemian, bo to e, wielu uznało, że no, kryptoziemianie, skoro oni tu są z nami, skoro są alternatywną ludzkością, to mogli wyewoluować z jaszczurów, z dinozaurów. No, i przypomniała się tutaj pewna koncepcja o Jaszczuroidzie z lat 70., ale sobie o tym powiemy. Tak, no, ale tak, so... tak, tak, tak. Pogadamy. Zwłaszcza tam, tam yy, drakonis jakoś się tam nazywali, ale wiesz, w ogóle jest ciekawe. To też a propos. Yy, ja pamiętam dawno temu, jeszcze zanim, zanim była zaraza, przed zarazą, nie? Nie się mówiło przed wojną, teraz przed zarazą. Pamiętam, zrobiłem jakiś taki dowcip, nie? I tam na której spiskowej teorii wstawiłem sobie takie oczka reptiliana. <laughs> Jest. To najgłupsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Ile ja pogróżek po tym dostałem, że jestem reptilianinem, wiesz? Tak. W, w A w ogóle, zrobiłem to w sposób taki zabawny, nie? W ogóle z swego czasu był straszny boom na tych reptilian. Teraz ludzie trochę myślę zapomnieli o nich, ale jeżeli chodzi o takie relacje ufologiczne, to oni się pojawiają względnie rzadko muszę powiedzieć, ale o tym sobie powiemy. Ale wiesz, no obce mogą być, nie wiem, czymś w rodzaju świadomości czystych, wolnych, mogą być istotami bezcielesnymi, mogą być robotami, ale... Może... O robotach już też żeśmy mówili. Tak, właśnie. ale może to wszystko wybrać się ze źródła, którego w ogóle nie rozumiemy. Że on, oni są istotami tak skomplikowanymi w swojej naturze, że my tylko widzimy ich... Yy... Wytwory, że tak powiem. Oni, Innymi słowy, oni nas urabiają bez kontaktu. Urabiają nas bez kontaktu poprzez coś w rodzaju wtyczek do naszej rzeczywistości. I te wtyczki do naszej rzeczywistości są po coś, służą jakiemuś, jakiemuś celowi. Natomiast sami twórcy tych wtyczek się z nami nie komunikują, bo nie muszą. Tak, wiecie, żeby najlepiej to zrozumieć na... Na przykładzie farby mrówek. Jak masz farbę brówek, to czasem używasz pensety do tego, żeby przenieść jedną mrówkę w inne miejsce. No i takie mrówki, które doświadczają tylko pensety, mogłyby się zastanawiać nad jakąś obcą cywilizacją, która ich przenosi z jedno miejsce. Robi abdukcję, wyjmuje ich z tej farby, coś im tam robi, potem ich wkłada, tak, przenosi. No a przecież to nie penseta działa, tylko ty działasz przy pomocy pensety. I bardzo możliwe, że bardzo podobnie jest z kosmitami, że, że to, co obserwujemy, to jest ten sam końcówka PZ. Tak, i tutaj wkraczamy w teorię systemu. Tak. E jej poświęcimy za jakiś czas pewnie też, osobny odcinek, bo to jest dość skomplikowane, ja tylko może to tak opowiem po łebkach, jak to się mhm. mówi. Teoria systemu kontroli czy kontrolnego, to jest najbardziej znany wątek z prac doktora Jacques'a Vallée. Jacques Valeto jest w ogóle jeden z najbardziej znanych ufologów na świecie, astronom, inwestor, informatyk, pisarz, człowiek orkiestra ogólnie. Um, trzeba też powiedzieć, że to jest facet, który się obracał w bardzo wielu kręgach i niektórzy mu zarzucają bliskie związki z elitami i wielkimi koncernami. Są nawet tacy, którzy mówią, że Jacques Valeto nie przypadkiem zupełnie się znajduje tam, gdzie się znajduje teraz, bo no tych technologiach przyszłości... Dużo wie. On po prostu się interesował tym dużo wcześniej. Ale zanim on się stał znany, sławny i bogaty, to stworzył w swoich książkach przed kilkudziesięciu laty teorię systemu kontroli. Najprościej mówiąc, ona, zakłada, ona się odnosi do UFO. Um, on wziął pod uwagę to, że UFO się pojawia. Notorycznie się pojawia. Ono się manifestuje, ono nic nie robi, tylko się pojawia, manifestuje, zmusza do myślenia, zmusza do reakcji. I on w rozmowach z innymi ekspertami i za ich w sumie, że tak powiem, inspiracją doszedł do takiego wniosku. Skoro to coś ciągle się pojawia i coś i w sumie nie wiadomo, co chce, tylko się manifestuje, to może chodzi o zaszczepienie pewnych przekonań, żebyśmy zaczęli w coś wierzyć. I on doszedł do takiego wniosku, że taki system kontrolny istnieje. Dlaczego kontrolny? On dąży do uczenia ludzi pewnych rzeczy, do wprowadzania nas w nowe myślenie, w nowe idee. Nie wiadomo, czy ten system istnieje jako coś sztucznego, czy jako coś naturalnego. Czy to jest jakieś nieznane nam oddziaływanie typu nadzmysłu, zbiorowa nieświadomość, czyli siła połączonych umysłów, czy to jest też może coś w rodzaju wiesz, programu wszczepionego w Matrix przez jakieś wysoki, wysoko zaawansowane istota. Może to jest jakiś nieznany żywioł. Tu on nie udziela odpowiedzi, natomiast wskazuje, że jednak ten system kontroli to jest po coś. I tu wchodzimy na mroczne strony teorii systemu. Bo jak mówię, jak mówię my sobie to rozwiniemy, natomiast wale dochodzi do takiego wniosku, że to nie jest tak, że to jest siła umysłów, że to ktoś chce nas czegoś nauczyć. Nie. Ten ktoś chce nas prowadzić w błąd. Ten co, ktoś chce sprawić, żebyśmy widząc UFO myśleli, że to jest właśnie to, co widzimy, a to nie jest do końca to. Czyli system jest jakby przeznaczony dla mas, żeby one się przyzwyczaiły do e, myślenia, do, do, do idei istnienia kosmitów. Tak? W tym momencie. W tym momencie natomiast jest też druga e, strona taka, że system dąży do stworzenia nowych ruchów religijnych. Czyli tak jak... E, hipotetycznie rzecz ujmując stworzył religię abrahamową poprzez wcześniejsze ingerencje, tak teraz tworzy ruchy o charakterze kosmicznym poprzez podobne ruchy. On się objawia na przykład jakiemuś człowiekowi i ten człowiek zaczyna różne rzeczy opowiadać, potem z, z, zyskuje coraz większą ilość zwolenników, mówi coś, mówi, mówi. Implantuje się nowe wierzenia, to oczywiście nie jest prawdą. To wszystko jest jedną wielką manipulacją. I tutaj wspomnę jeszcze może Salwadora Freiseda bo Salwador Frejsedo mówi to samo, tylko mówi bardziej otwarcie. On tutaj się nie szczypie. I według Frejsedo, który przecież był księdzem, tylko go wydalili ze stanu kapłańskiego i potem się zajął ufologią. I on mówi, że UFO to jest ta sama siła, która stworzyła religię. A po co stworzyła religię? Bo ludźmi podzielonymi jest łatwiej manipulować. Czyli wracamy do idei ziemi jako farmy kogoś. Zatem UFO to jest, jak powiedziałeś, główka od zapałki pewnego yy, procesu. Natomiast nie wiemy, kto trzyma za trzonek, yy, prawda? Że to jest jakiś trik pewnej inteligencji, jakichś wyższych istot, które nieustannie nas robią w balona, żebyśmy nie poznali prawdy o ich działaniu. Natomiast nam się wydaje, że one ciągle mieszają, mieszają i pokazują się i uciekają. Nigdy się nie możemy prawdy dowiedzieć. I to nam wygląda rzeczywiście na jakieś takie za zachowania quasi-demoniczne. W rzeczywistości jednak te istoty mogą nas tak przewyższać pod każdym kątem, że my widzimy tylko, widząc ich działalność, po prostu jej nie pojmujemy. Mhm. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie wyjść poza pewne nasze, nasze ograniczenia. To jest tak, jakbyśmy trochę żyli rzeczywiście na jakiejś fermie, która jest jednocześnie, jednocześnie z symulacją. Tylko, że no, ani Wale, ani Frejcedo też nie udzielają ostatecznej odpowiedzi, po co to wszystko. No bo z, bo, bo z drugiej strony, no, jakby nie było, to się koncentruje na nas. My mamy takie wrażenie, że to UFO jest dla nas. Że ono tutaj przy, przylatuje i się skupia na człowieku, ale może to jest tylko. Iluzja, może nam się tylko tak wydaje. No właśnie, może my jesteśmy po prostu za bardzo zadufani w sobie, tak mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. Słuchaj, co jest moim zdaniem bardzo istotne w kontekście teorii o systemu kontroli? Pierwsze to to, że system kontroli wcale ta teoria nie zakłada, że ten system jest dla nas negatywny. To, że on jest dla nas negatywny, jakby ta teoria wzięła się z tego, że te. te będziemy mówić kolokwialnie ufo. Że to ufo jest takie nieuchwytne, że ono jest takie zwodnicze, że ono nie jest z nami szczere, no i że kurde, mogłoby się wreszcie objawić, tak? Byłoby na pewno no, po prostu dużo uczciwiej. Natomiast sam w sobie ta. Sama w sobie ta teoria zakłada tylko tyle, że jest jakiś system, który nas kontroluje, po to, żeby w sposób manipulacyjny na zasadzie zaszczepienia pewnej myśli, zupełnie jak w filmie Incepcja, pokierować ludzkość w określonym kierunku. I wcale nie jest powiedziane w samym tym teorii, czy dobrą, czy złą. Można zinterpretować zarówno, że w dobro, można interpretować zarówno, że w złą. Natomiast w samym, dobrze mówię, że, jakby, że tam po prostu jest tylko tyle, że kontrola. Nie ma że czy w dobrą, czy złą. Tak, no nie wiemy. Nie wiemy, dlatego że może jest tak, że to coś wykracza poza czas. I to wie po prostu, w jaką stronę nas kieruje. A my z tego w ogóle nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków, bo to coś może mieć swój plan rozłożony na przykład na wiesz, 10 tysięcy lat. Ono w ogóle nie. System w ogóle nie dba o jednostki. I jemu tak. zależy tylko na gatunku, na masach. Natomiast on jednostki wykorzystuje tylko do przekazywania swoich informacji i czasami wykorzystuje w sposób brutalny. To znaczy, to też jest temat na dzielną audycję, ale wielokrotnie jest tak, że ludzie, którzy stają się tymi UFO prorokami, znaczy są dwa rodzaje UFO proroków. Ci oszuści i ci tacy, którzy mieli kontakt, a potem im troszeczkę, sz, 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 wiesz. Tak. I ci, ci, którzy mieli kontakt i zaczęli nagle się za bardzo wczuwać w te swoje doznania, to szczerze mówiąc kończyli, w, no nie powiem, że źle. Natomiast to... No, czasem było... w psychiatryku, a czasem tak. powszechnie niedawidzenie, różnie to bywało. Tak, I, i jeszcze ciekawe jest to, że system, kiedy sobie wybiera um, osobę poprzez którą działa, to um, w pewnym czasie zaczyna się proces odwrotny. Czyli ta osoba dokonuje, brzydką, mówiąc, samozaorania, bo najpierw mówi o rzeczach, które są niezwykle interesujące, skupia sobie tych zwolenników, a potem zaczyna mówić rzeczy, które sprawiają, że staje się niewiarygodna w oczach nawet swoich, wiesz, na, nawet w, w oczach tych swoich uczniów. Także to jest wszystko, wszystko bardzo interesujące. No tak jakby człowiek nie był w stanie, jakby nasze zwoje mózgowe nie były w stanie znieść Dłużej po prostu tego procesu kontaktu z tym czymś. Albo ci kosmici, którzy, jak słusznie powiedziałeś, mają jednostkę głęboko gdzieś, a interesują ich tylko masę, chcą w ten sposób masy czegoś nauczyć. Na przykład, żeby za bardzo nie wierzyć komuś, kto mówi im tylko i wyłącznie na słowo, tak? Może chce nauczyć na przykład masę samodzielnego myślenia. Wiesz, na przykład znam rodziców, którzy specjalnie. Oszukują dzieci, żeby dzieci się nauczyły rozpoznawać kłamstwa. Ja teraz nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko że znam takich rodziców. Boże, znaczy zacznijmy od samego początku, bo, mm, bo to dla nas jest oczywiste, ale dla widzów niekoniecznie musi być. Ee, ta teoria, że UFO to jest jakiś element systemu kontroli, bierze się z takiej teorii, że istnieje pewna siła, która nas nadzoruje i ma jakiś cel. I ma jakiś plan. Gdyby nie powiedzieć słowa UFO, tylko powiedzieć słowo Bóg, to by to bardzo mocno pana, e, przypominało Boski Plan dla ludzkości i tak dalej. W sumie też nie wiadomo, po co Bóg nas stworzył. No, stworzył nas, bo chciał nas stworzyć, nie? Nie jest powiedziane po co Bóg nas stworzył. I jak się za bardzo w to wchodzi, to można dojść do wniosku, że Bóg nas stworzył, bo jest narcyzem i chciał, żebyśmy go wielbili. Lub też, że nas stworzył, bo się założył z szatanem. Do bardzo brocznych wniosków można tam dojść. Naprawdę bardzo mrocznych. Ja w ogóle zachęcam do czytania Pisma Świętego. Zwłaszcza ludzi, którzy są antyklerykałami. Ja osobiście nie jestem antyklerykałem, ale warto wiedzieć. Wielu księży nie zna Pisma Świętego kompletnie. E, w każdym razie, jest jakiś system kontroli, który chce nas pokierować w określonym kierunku. Bardzo z, z, I zwróćcie uwagę, że on to robi. Przykłady, poza tymi UFO-kultami, o których powiedział Piotr, jakoś po II światowej UFO zaczęło wyglądać jak pojazdy kosmiczne, i nagle ludzkość pomyślała: Ej, ale to by może też zrobimy sobie pojazdy kosmiczne i zaczemy latać w kosmos. I w ten sposób to UFO naprowadziło nas na loty kosmiczne. Eee, wcześniej, przed drugą światową, te UFO wyglądało trochę bardziej jak sterowce, jak takie drewniane aparaty latające i nagle ludzie pomyśleli, kurde, a może my też byśmy sobie zrobili takie drewniane aparaty latające i nagle, bach, bracia, Wright samolot, yy, wcześniej sterowiec, wcześniej czy później sterowiec? W tej samej mniej więcej okolicy sterowiec, tak? Te UFO... Prawie zawsze ludzi inspirowało. Inaczej, to coś, co by te UFO rozumiane jako dziwne zjawiska, niechże kosmiczne tylko dziwne zjawiska, zawsze ludzi inspirowało. Nie tylko od strony religijnej, ale również od strony twórczej, od strony naukowej. Bo ludzie tak działają, że to, czym zwłaszcza za młodu nasiągną koncepcjami, potem, gdy są dorośli, gdy zaczynają być naukowcami, zaczynają to wymyślać. Drodzy Państwo, jak sobie obejrzycie teraz pierwszą serię Star Treka, to całkowicie pierwszą. Jak zobaczycie Państwo, ile rzeczy, które były w tym Star Treku, dzisiaj już nawet nie tyle, że są w naszym otoczeniu, tylko były w naszym otoczeniu 10-20 lat temu, teraz już są przestarzałe. Coś, co na początku, nie pamiętam jak to się nazywało urządzenie do komunikacji. To się Tricorder nazywało? Nie pamiętam już jak. Już nie, nie, nie pamiętam też. Ale pierwsze ich urządzenie do komunikacji było ewidentnym telefonem komórkowym. I tak, i teraz tak. Jest teoria, od razu mówię fałszywa, która mówi, że e, twórcy Star Treka przewidzieli przyszłość. Gówno prawda. To działa tak. Serial Star Trek, bodajże w latach 60 leciał ten pierwszy. E, oglądali go bardzo specyficznie młodzi ludzie. Zwykle. Wtedy te się nazywał kujony, które miały mało życia, e, mało życia towarzyskiego, o, o, oglądały te, y, telewizję, były bardzo mocno zapatrzone w świat fantastyki i tak dalej, science fiction. Czas pokazał, że te kujody porobiły potem kariery. Poszli pracować w latach 80. Poszli pracować do firm wysokich technologii, poszli do MIT, zostali naukowcami i dalej mieli te idee zaszczepione przez ten serial. I pamiętali to urządzenie do komunikacji i chcieli stworzyć takie same. I, i tak samo działa. I to była po prostu ten serial zaszczepiał w umysłach młodych ludzi bardzo wiele idei, które potem wymyślili za kilkadziesiąt lat ludzi. Ludzie jak dorośli, te dzieciaki jak dorosły, wymyśliły, jak to zrealizować. Bardzo podobnie działa UFO, że ono zaszczepia w ludzkości pewne idee, pewne trendy, i następnie są z tego pewne efekty. Ty wspomniałeś bardzo mądrze o trendach religijnych, które mnie osobiście trochę przerażają, bo religia w większości jest systemem kontroli, do tego jeszcze większość ludzi ma taką, jakby to powiedzieć, manierę, że ocenia świat przez pryzmat samego siebie. Dlatego na przykład wielu ludzi daje się oszukiwać politykom, bo większość ludzi jest uczciwa, więc uważa, że jeśli ktoś coś mówi, to naprawdę w to wierzy. Do głowy ludziom nie przyjdzie, jak można stanąć przed kamerą i do milionów ludzi po prostu cynicznie urzeć. Dlatego ludzie im wierzą. Yy, yy, dlatego I Większość ludzi w Polsce jest chrześcijanami lub, wy, lub jest niewierząca, ale wywodzi się z chrześcijaństwa. Dlatego ludziom się wydaje, że każda religia to jest miłość, braterstwo, pokój i tak Przynajmniej w warstwie formalnej, bo wiadomo, że wyprawy krzyżowe to raczej <laughs> miały z miłością mało wspólnego. Tak? Zdaje się, że teraz w konflikcie na Ukrainie zarówno kapłani jednej i drugiej strony, Błogosławili ludziom, którzy szli zabijać innych. To taka, a propos przekazania nie zabija, nie? Ale oprócz religii chrześcijańskich, które przynajmniej w teorii mają, nie zabija i tak dalej, mamy religie, które wprost są religiami wojowników. Tutaj może nie wymieniajmy nazwy, bardzo duża religia. Czy też mniejsza religia, która wprost jest religią panów, która uważa, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi. I religie są bardzo, powiedziałbym, takie, w ogóle na świecie mamy około 4000 religii, to są bardzo zróżnicowane. Bardzo. Mamy dżihizm, basa. Natomiast od tej strony takiej naukowej, to zwykle tak było. UFO się jako coś manifestowało, potem Bach był przeskok technologiczny. Powiem ci szczerze, Piotrze, jak teraz UFO znowu zaczyna iść w stronę jakichś wielu wybiarów, jakichś astrali i innych tego typu rzeczy. Ciekaw jestem i chciałbym pożyć wystarczająco długo, żeby się przekonać, czy za chwilę się nie dowiemy, że na przykład ten nowy CERN, znaczy ten nowy Wielki Zderzacz Hadronów, odkryje jakiś, który podobno, uwaga, podobno ma tworzyć sztuczne wymiary. Nie wiem, jak to się robi naukowo, jestem umówiony z naukowcem, niestety dopiero na czerwiec na rozmowę ma mi to tłumaczyć, ale... Strasznie ciekaw jestem, że one nas nie przygotowują tak mentalnie na to, że zaraz się dowiemy, że istnieje więcej niż trzy wymiary i że można między tymi wymiarami podróżować. To by było dużo bardziej fantastyczne niż podróże kosmiczne, ja tak osobiście uważam. Byłoby fantastyczne, ale też yy, biorąc pod uwagę to, że wiele osób doświadczało czegoś podobnego, no, A czasem zależy co stamtąd przylezie, nie? Tak, to mogłoby się też okazać, że to po prostu ta bariera hmm. do tych wymiarów, ona nie jest tak, wiesz, nie, nieprzenikalna, ona jest cały czas otwarta. I to mogłoby jakoś być niepokojące. <laughs> Natomiast jest też taka druga strona systemu kontroli, no bo on czegoś uczy, no dobra, on czegoś uczy, jest dziełem wysokich istot, ale sobie jak popatrzymy na, na ten system kontroli, to on się zachowuje tak dziwnie. Znaczy... Ufonauci zazwyczaj uciekają, manifestują się, prowokują, yy, chcą wymóc pewne wzorce myślenia, pewne zachowania na człowieku, natomiast nie dokonują otwartego kontaktu. Nic nigdy z tamtej strony nie płynie. Ani żadne wartości intelektualne, ani żadne wartości duchowe. Jeżeli, oni, jeżeli ufonauci o czymś mówią, to mówią o czymś, co człowiek doskonale zna, tylko yy, to jest tak jak z, z tymi ufokultami, wszystkimi. Że na przykład, jeżeli ale jak z książką Misja, jest facet, który twierdzi, że był na innej planecie, on mówi o, o reinkarnacji, o wszystkim tym, o czym ludzie doskonale wiedzą, bo to znają, natomiast że mówi to facet, który otrzymał sakrę z innej planety, no to już musi być git, musi być ok. Kiedy sobie patrzymy na to, jak się ten system zachowuje, to wcale nie jest takie, nie wygląda na dzieło super zaawansowanych istot, wręcz jest taki fajęsiarski trochę, że on być może został stworzony w dawnych czasach, jego twórcy odeszli, jego twórcy nas już nie kontrolują, ale system został. Czym on jest, nie wiem. Natomiast spójrz na to z tej strony. My dzisiaj, no, mówiłeś, żeby czytać Pismo Święte. Kiedy dzisiaj się czyta, no, kiedy analizujesz scenę jak Mojżesz stanął pod górą i czekał na chwałę pańską, która mu lądowała. No to dzisiaj to odwraca. Znaczy, Lądowanie tak. statku kosmicznego. No. Statku kosmicznego w czasach, kiedy ta księga powstawała, ludzie nie myśleli jeszcze w takich kategoriach, nie znali, tych, y takiej, nie, nie znali takiej formy techniki, m może nawet nie wiedzieli, że istnieje kosmos w, w takim znaczeniu, jak go dzisiaj my postrzegamy. No i ten system y kilka tysięcy lat później ma do czynienia z y z człowiekiem, który o świecie wie trochę więcej. I ten system, poruszając się być może, być może będący jakąś sztucz wiesz, sztuczną inteligencją, dopasowuje się po prostu, tak? Bo on wie, on, on, on antycypuje, on przewiduje, że on, oni się już rozwinęli, to ja się teraz będę pokazywał, będę ich rozwijał dalej. I on sam jest niedoskonały jednak, jakby to nie, jakby to nie było. Czyli y, ci panowie, tak mogę ich nazwać chyba, y, nasi, no bo ktoś to zrobił, tak? Ktoś ten system wymyślił, po coś go tutaj nałożył. No hodowca nasz, nie? Tak, oni, on, oni coś chcieli zrobić, y, tylko być może po prostu przestali się tym interesować, bo ten projekt w zasadzie, hmm, tak jak mówił Freiseda, ma na celu tylko tworzenie religii. Tworzenie religii byleby tylko ludzi jakoś skłócić, podzielić, no bo wiadomo, że tymi podzielonymi łatwiej, łatwiej rządzić. Także w tym przypadku no, jest to dość mroczny wniosek, jakby nie było. No ale zobacz, on nie tylko tworzy religię, on również naprowadza nas yy, naukowo. Tak znaczy, on uważam. naukowo, może nie do końca naukowo, on pewne idee przekazuje. Na przykład, coś takiego jak latające skrzydło, tak? były relacje UFO w kształcie trójkąta i nagle coś takiego rzeczywiście się pojawia. Już kilkadziesiąt lat później, że są takie samoloty. Natomiast teraz mamy takie trochę cofnięcie się. Znaczy, muszę powiedzieć szczerze, że na chwilę obecną. Mam pewne problemy z hipotezą systemu, bo jak nam się dzisiaj wyobraża UFO? Dzisiaj mamy narzucony obraz zjawiska UFO przez Stany Zjednoczone w formie tych ułapów. I te ułapy przypominają, nie, inaczej, one nie przypominają już tego, co obserwowano dawniej. To jest określona kategoria, jakieś tam latające, wiesz, kuleczki, cygara i tak dalej, a tak naprawdę roz, UFO przybiera bardzo róż, zróżnicowane formy. Także ta teoria systemu jest trudna, ale wyjaśnia nam pewne aspekty, które, które to zjawisko wykazywało przynajmniej przez jakiś czas. Ale to też może wynikać z tego, że te istoty, ten ich plan wobec nas już w jakiś sposób się wypełnił. Teraz widzimy, że tych obserwacji UFO jest mniej, że nie ma już bliskich spotkań. Czyli one mogły nas już przygotować. System może już zakończył swój, swoje funkcjonowanie. I teraz będzie coś wielkiego. Będzie coś, po co ten system został stworzony. Tylko co? No więc właśnie, wiesz, jest bardzo dużo teorii, które mówi, po co ten system został stworzony. No, miał jakiś cel, tak? Albo ten cel jest pozytywny, albo ten cel jest negatywny. Jesteśmy gdzieś ewidentnie. Przepraszam, w rozwoju kierowani w pewną stronę. Można by tak śmiało powiedzieć. I albo jesteśmy przygotowywani na przykład na rzeź. Jest teoria luszu, jedna z najbardziej przerażających, że jesteśmy głównie po to, żeby odczuwać silne emocje, najlepiej negatywne, bo wtedy istoty międzywymiarowe się tymi naszymi emocjami żywią. To bardzo mocno przypomina w ogóle zachowania demoniczne i tak dalej. No i to by pasowało do tych podziałów religijnych. Nic nie, nie wzbudza tak wielkich emocji jak religia. Wojny religijne to są najbardziej okrutne wojny ze wszystkich, i, i, i to by pasowało. No ale z drugiej strony mamy również bardzo duże zainteresowanie ufitów ów bronią masowego rażenia, zwłaszcza bronią kosmiczną, i całą masę różnych doniesień, że oni. Albo udaremnili jakiś atak, albo dali znać operatorom, że nie użyjecie tego, że po prostu im to wyłączyli. Co można interpretować w ten sposób, że oni jednak o nas dbają, żebyśmy się nie pozabijali, bo są dobrzy, ale można to też tak interpretować, że nie chcą, żeby im się hodowla zniszczyła. No na przykład, i to wydaje się nawet bardziej prawdopodobne, jest jeszcze trzecia wersja, że oni nie chcą, żeby zniszczyć tą planetę, bo oni też tu mieszkają. Tak. Albo przynajmniej niektórzy z nich, prawda? Nie wiem, gdzie zmierza teoria systemu, natomiast tak, człowiek jest przyzwyczajany do czegoś, do pewnych myśli, no teraz już, no tak jakby system nie jest potrzebny, przyzwyczaił nas do myślenia o kosmosie. Zresztą Wale idzie w podobną stronę co taki inny uczony John Mack. On analizując te uprowadzenia, czasem przecież bardzo brutalne przez kosmitów, te wszystkie procedury i tak dalej. I on twierdził, że chociaż to zjawisko jest niezrozumiałe dla nas, albo jest zrozumiane tylko z perspektywy ofiary, to twierdził, że jest to taki przysłowiowy paszport w kosmos, że ono po prostu wystrzeliwuje masową e, świadomość w kierunku akceptacji pewnych zjawisk, które inaczej by były nie do zaakceptowania. No, brzmi to trochę głupio, tak? Ale jednak oswajanie człowieka z pewnymi koncepcjami następuje właśnie w taki sposób, być może, nie wiem. W każdym bądź razie no ja bym najbardziej w systemie kontroli zastanawiał się nad tym, czy on, on przypadkiem nie zakończył swego działania i teraz czy nie idzie jakaś, że tak powiem, druga fala albo zbliża się coś, na co byliśmy przez ten system przygotowywani. Tak, obydwie obie zbiory żliwa, tak jak bodajże w systemie Jupi, w filmie Jupiter intronizacja. Na przykład, no. ale, ale powiem ci, że mm, y, to wszystko jest lekko przerażające, natomiast y, cały czas mam takie przekonanie, kiedy mówimy o tym, że, y, że ten ktoś nie do końca ludzi jednak rozumie że ten twórca systemu, kimkolwiek on jest, ten, ten demiurg, ci archonci, ci wszyscy, którzy nad nami czuwają, oni tak ma, mają nas troszkę za głupków. Albo po prostu doskonale wiedzą, że liczą się tylko masy. Nawet jeżeli w tych masach ktoś myśli palto licho, w ludziach i tak zwy, zwycięży ich pierwotna natura związana z, z rywalizacją i z tym co jeden z gości na moim kanale nazwał faktem, że jesteśmy zwierzyń, zwierzętami religijnymi. Czyli istnieje w człowieku taka potrzeba... Potrzeba do, religii, prawda? Religii służenia jakiejś wyższej istocie. A co jeżeli ta istota jest tym anunakiem na przykład? No właśnie, co jeśli ta potrzeba służenia, potrzeba religii jest po prostu w naszych genach, została nam zaszczepiona przez twórców. Więcej. I... Chyba się domyślam, o którego twojego gościa chodzi, więc go bardzo serdecznie pozdrawiam. Eee, zwróćcie uwagę, że to się nawet nie kłóci jakoś specjalnie z teorią religii. Przecież można śmiało wyprowadzić tezę, że Bóg stworzył ludzi po to, żeby go wielbili. No tak. Zresztą no to to na, na, nawet, nawet za bardzo w Starym Testamencie się tego nie ukrywa. No więc właśnie. Dalej są bardzo ciekawe teorie, które mówią, że. Przy czym teraz też już pójdę w hardkorowe teorie bardzo mocno powiązane z wolnobularstwem, więc tutaj hardkorowi katole to zaraz mnie zjedzą. Przypomnę, że ja katolikiem jestem prywatnie, a tutaj rozmawiamy sobie w serii czysto rozrywkowej spiskowe teorie i tak dalej. Jest teoria, która mówi, że człowiek potrzebuje Boga, co oczywiste dla ludzi wierzących, ale również Bóg potrzebuje człowieka, że oddanie, ten devotion, nie? Te devotion, te modlitwy i tak dalej, czynią bóstwo, które się wyznaje, silniejszym. Jeśli dodamy do tego, że według starożytnych Żydów Bóg Jachwę był tylko jednym z wielu różnych bogów, który w dodatku rywalizował w ramach panteonu, który się nazywał Elohim, potem to zerżnął pewien pan, który stworzył UFO Religię, tą, tą, tą nazwę. No bo. Ale, ale, ale tak ta przecież było w tym pane, panteonie, kanadej, kana, panteonie Kanadejskim. E, to przecież był Bóg El, e, który był jakby szefem tych wszystkich bogów. On miał żonę, nie pamiętam, czy Ashera się nazywała, czy jakoś inaczej? Ashera to była żona Jachwę. Tak, Ashera była je, bo, bo, żoną Jachwę, ale poza tym było, poza Jachwę było jeszcze 29 innych bogów. Cały pan to odliczył 30. Więc to jest takie dość ciekawe, nie? Zwłaszcza jak dojdziemy, wiesz, do kwestii demonologicznych i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawe. Ale słuchaj, ponieważ to jest taki przegląd, a potem sobie będziemy robić te najważniejsze teorie oddzielnie, to może przejdźmy do punktu czwartego, e, trzeciego, z czterech, trzeciego z czterech, że UFO to emanacja istot prawdziwego świata, przepraszam, e, 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 Eba... UFO to emanacja istot. Ja czytam, dlatego mi nie wychodzi. Jest taka teoria, że ja nie umiem czytać, ale to nieprawda. Jest taka teoria, że prawda jest taka, że po prostu ślepne. Muszę sobie kurde zwiększać. UFO to emanacja istot z prawdziwego świata w symulacji, w której żyjemy. Anomalie w ich postrzeganiu to zabezpieczenie systemowe. Jesteśmy zaprogramowani, by nie widzieć pewnych rzeczy. Próba przełamania tych zabezpieczeń przez cheaterów, hakerów skutkuje takimi błędami. Czyli idziemy do jednej z moich ulubionych teorii, która z dziwnym trafem od jakiegoś czasu, od kilku lat, jest bardzo mocno wycinana na YouTube, ma strasznie przycinane zasięgi, co mnie strasznie boli, bo Piotr, oczywiście nic ci nie ujmując, jesteś fantastycznym gościem, ale strasznie mnie boli na przykład, że moje filmy, wspólne z. Panem Żelkowskim mają tak słabe zasięgi, bo uważam, że fantastycznie facet gada, I, a jeszcze fantastycznie pisze książki. Pozdrawiam w ogóle, Bar bardzo serdecznie. U, u Piotra też występuje. Właśnie ze względu chyba na to, że gadaby głównie o tej teorii symulacji, a e, pan Żelkowski jest od tego mm, mistrzem. Natomiast no zobacz, teoria całkiem ciekawa. E, dlaczego uciekają, dlaczego są tacy nieuchwytni? Bo to jest pewien błąd systemu. Ktoś próbuje przełamać system, ktoś próbuje przełamać zabezpieczenia za każdym razem trochę inaczej. Za każdym razem jest to inna istota, więc za każdym razem to trochę inaczej wychodzi. Próbuje to robić piracko. W związku z tym e, robi to biednie, czasem wychodzi, czasem nie wychodzi. Oczywiście tutaj warto wspomnieć w dwóch zdaniach. Typowa teoria symulacji mówi, że żyjemy w symulacji i że mamy wszczepione, tak jak to istoty w symulacjach, które my znamy, mają wszczepione te NPC-ty, mają wszczepione ignorowanie pewnych rzeczy. Na przykład no, NPC w grze komputerowej, jak zaczniesz, nie wiem, wchodzić na ścianę, to ma to ignorować, ma nie podchodzić do ciebie, jeśli się nie pytać ciebie, czy jesteś dybilem. Tak samo jak nie wiem... Dziwne jakieś teksty rzucają między sobą dwaj gracze w MMO dotyczące, nie wiem, wyjścia na kawę albo poje pojeżdżenia metrem, a to jest MMO w świecie starożytnym i oni jeszcze nie znają metra ani kawy. To ten NPC nie ma wariować, tylko ma kompletnie ignorować wszel wszelkie rzeczy anomalne. O, ma, NPC ma ignorować rzeczy anomalne. I według tej teorii my też jesteśmy jakby. Zaprogramowani do y, ignorowania wszystkich rzeczy anomalnych, a to, co my widzimy, to jest efekt próby przełamania tych zabezpieczeń, które się le lepiej lub mniej udaje. To tak z grubsza taka teoria. Nie ukrywam, że według mnie jedna z najbroczniejszych, bo nie dość, że zakładająca, że żyjemy w symulacji, to jeszcze zakładająca, że w tej symulacji jesteśmy jedpecami, czyli. Czyli tworem sztucznym, który, po, który nie ma duszy, który po zakończeniu żywota tutaj nie wyjdzie z tej symulacji, tylko po prostu przestanie istnieć. Strasznie przykra teoria. Uh -huh. Nie lubię tej teorii. Ogólnie Bo wolę tą teorię, uh -huh. że jesteśmy graczami w symulacji i po śmierci się wybudzimy. Tak, tutaj można by dużo mówić, jeżeli chodzi o ufo i symulacje, że to są na przykład, jak wspomniałeś, przybysze z innych rejonów symulacji. Tutaj bez względu na ich rolę już w tym Matrixie, albo że to są istoty w ogóle spoza symulacji, że to są błędy, że to nie są żadne istoty, tylko są błędy w Matrixie, albo że to są wręcz twórcy. Tylko jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o UFO, to uważam, że ono ma ogólnie bardzo ludzkie oblicze. Czyli ci humanoidzi UFO-nauci wyglądają jak ludzie. UFO wygląda jak fantastyczne samoloty. To coś się tak pokazuje, jak my sobie to wyobrażamy, albo pokazuje się w pewnych ramach, które są dla nas akceptowalne. Może więc tak być, że to jest jakaś ingerencja z innego rejonu tej symulacji, która nam się tutaj manifestuje, ale nie może się zamanifestować w pełni swojego, swojego wyglądu, potencjału, tylko przybiera takie formy, jakie. Jakie ta nasza symulacja ma, to dlatego ci humanoidzi wyglądają tak podobnie do nas, tak? Że ten stwórca symulacji, który tam sobie gdzieś jest, to on po prostu cały wszechświat tak zaprojektował. I to może tak jest, że wiesz, te istoty są realne, bo po prostu są tak napisane, tak są stworzone przez stwórcę. I to jest jedna rzecz. Ale przecież tak naprawdę jest hipoteza mówiąca, że UFO jest takim zjawiskiem nie do końca racjonalnym. Znaczy ono jest w swojej naturze paranormalne, więc może to być jakiś błąd tego Matrixa, że to niekoniecznie są goście z innych rzeczywistości, tylko to jest coś tam, gdzie nam się psuje po prostu w symulacja, gdzie się ta jej tkanina przerywa, dochodzi do jakiegoś krótkotrwałego spięcia. Te informacje się nawarstwiają i tworzy się właśnie taka anomalia, którą my odbieramy jako spotkanie z, z, z kosmitą. To samo dotyczy przecież zjawisk paranormalnych. Często się mówi, że to są jakieś błędy, błędy w Matrixie. Natomiast jest taka hipoteza, która też jest bardzo ciekawa i odnosi się do tego, co powiedziałeś. Tyle, że tymi wyłamującymi się to jesteśmy my. Czyli dajmy na to, że istnieje ta symulacja, ten Matrix i że są pewni ludzie, na przykład, jakieś organizacje czy naukowcy, którzy dokonali wyłomu w rzeczywistości. Na przykład CERN. Przez co te obiekty się zaczęły tu pojawiać, albo się zaczęły pojawiać częściej. I tutaj pojawia się koncepcja, o której też wspomniałeś przed chwilą, że UFO się aktywowało po tym, kiedy człowiek rozwinął broń masowego rażenia. Że oni się pojawiali nad instalacjami jądrowymi i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj koncepcja jest taka, która mówi, że poprzez wybuchy jądrowe dokonała się jakaś wyrwa w czasoprzestrzeni, dzięki czemu to obiekty tu trafiały. Rzeczywiście można zauważyć, że, że tych relacji najwięcej było właśnie po II wojnie światowej i w latach 50., -tych, 60., -tych, kiedy te testy, testy jądrowe przeprowadzano. No i wiele osób zwróciło właśnie na to uwagę, że tak może być, że, że ten Matrix, nawet jeżeli to nie jest symulacja, jeżeli po prostu nasza rzeczywistość jest jakimś tworem... Bardziej złożonym. Bardziej złożonym to te eksperymenty związane z bronią masowego rażenia sprawiły, że po prostu poruszyły się jakieś struny, które nie powinny się poruszyć. No i zaczęły do nas przenikać różnego rodzaju dziwne istoty z innych światów albo z innych odległych miejsc w kosmosie. Także jest to rzeczywiście bardzo interesujące, tylko ja mam z hipotezą w symulacji taki jeden problem, że... Wiesz, ona jest tak, ona może być tak obudowana różnymi wersjami, różnymi podtypami tej teorii, że w zasadzie możemy tam wpakować wszystko. A, najcieka a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że czasami to brzmi całkiem racjonalnie. No nawet powiedział, że zwykle to brzmi bardzo racjonalnie. Tak, nie jest to do udowodnienia. Natomiast jeżeli założymy, że na przykład ta... Ta, ta symulacja istnieje i te istoty wszystkie dziwne, które się nam tutaj pojawiają, to są jakieś hakerzy z, z różnych regionów kosmosu, którzy się starają wyjść poza symulację, to dlatego oni są, oni wyglądają na trochę bardziej zaawansowanych od nas prawie zawsze, prawda? Że, że wyglądają jakby byli na jakimś wyższym stopniu rozwoju, a może już są właśnie na takim stopniu rozwoju, który im pozwala uciec z tej symulacji. Tutaj może jest to, to jest. tak wiesz, jak Neo i Matrix, nie? A jest jeszcze przecież taka hipoteza, która nie jest już osadzona w, w symulacji, ale związana jest z tym, co mówiono o skali Kardaszowa, Kardaszewa, że na tych najwyższych poziomach rozwoju istnieją takie cywilizacje, które sobie mogą tworzyć takie małe kosmosy, takie baby kosmosy i do nich uciekać, kiedy po prostu ich wszechświat przestanie się nadawać, nadawać do życia. One mogą żyć w nieskończoność w wykreowanych przez siebie wszechświatach. Także dochodzimy do takiego wniosku, że to ludzie nawet na pewnym stopniu rozwoju mogliby kiedyś taką symulację sobie, sobie stworzyć. Zresztą to jest podstawa y, hipotezy symulacji, jedna z podstaw, która mówi, że my po, po prostu w przyszłości tak, że żyjemy sobie w, w, w bajce, w grze, przepraszam, nie w bajce, w takiej grze, w takiej symulacji, y, w grze strategicznej powiedzmy, wyższego stopnia, y, którąś tam ktoś gra w, w, w przyszłości, albo po prostu jesteśmy symulacją historyczną. Tak? Że ktoś nas tutaj obserwuje i patrzy, jak to się człowiek kiedyś rozwijał. I może gdzieś tam obok są alternatywne wersje tej symulacji, gdzie na przykład już nas nie ma, albo gdzie jesteśmy na wyższym poziomie, bo nasi tak. stwórcy nas tak zaprojektowali. Ale są też przyjemne, tutaj odsyłam, bo mamy bardzo dużo materiałów na temat hipotezy symulacji, więc nie ma co bytów yy, tworzyć, ale są też przyjemne wersje z hipotezy symulacji, na przykład, że po prostu jest, to jest wersja rozrywkowa. Po prostu i my jesteśmy bytami realnymi, które po prostu weszły do symulacji, a dla stuprocentowej imersji. Czyli wczucia się, wykasowaliśmy wy, 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 sobie pamięć, albo że jest to pewna hipotez, y, t, y, symulacja y, medyczna, że na przykład mamy się pozbyć pewnych traum, albo oduczyć pewnych niewłaściwych zachowań, albo nauczyć właściwych. Więc na szczęście jest hipoteza symulacji nie zakłada wyłącznie jakichś przerażających rzeczy. Y, to, jest, y, to jest dość istotne. Natomiast zobacz, gdyby do tej symulacji mieli się ładować hakerzy no to to już by niekoniecznie było takie przyjemne, bo to by znaczyło, że być może na przykład by w tej symulacji wcale nie jesteśmy tacy na przykład dobrowolni. No tak, no to, to też by mogło oznaczać, jeżeli UFO uznać za tych hakerów, którzy się włamują do symulacji, bo są istotami na znacznie wyższych poziomach, to by też oznaczało, że one w stosunku do nas mogą robić w sumie co zechcą. Albo tak. no jesteśmy nie jesteśmy tylko to. Albo, albo mogą, albo któryś, yy, któraś z cywilizacji, z drugiego krańca galaktyki na siódmym poziomie rozwoju według skali Kardaszewa może dojść do wniosku, że rozwali tą symulację, bo już ma dość. Prawda? I ona mhm. się posypie kiedyś. Też tak może być. Znaczy też tak może być. W hipotezie symulacji wszystko może być, bo tu jest większej rzeczy jest możliwa. Ale powiem Ci, że ta wersja z hakerami daje do myślenia. No bo oni tak wyglądają trochę jak goście z rzeczywistości. Od Paledi, nie? Tak, i to tak wiesz, tym tymczasowi goście. Ta tymczasowość zjawiska UFO jest bardzo zastanawiająca. Że ona tu gości tylko przez chwilę i jest bardzo naładowana energią, to też trzeba powiedzieć, że to są bardzo, jak mówił Jacques Wale, to jest wielka energia skupio skupiona w małym punkcie. Ale też przecież nie brak takich koncepcji, że to są twórcy sami symulacji, którzy do nas zaglądają. No w to mi się za bardzo nie chce wierzyć. Chyba, że oni po prostu przeoblekają się w, w takie formy, które my jesteśmy w stanie rozpoznać, a nie sądzę, żeby ktoś, kto jest osadzony poza symulacją, bardzo nas przypominał. Oj, dlaczego? Zobacz, nie, ja tutaj się całkowicie nie zgodzę, jako prawie, że nałogowy gracz komputerowy swego czasu. Zobacz, tworzysz symulację, jedna z pierwszych symulacji, jaką pamiętam, to się nazywała Ultima Online. Pamiętasz jeszcze taką grę? No, znaczy, Dobry, więc może pamiętam, ale teraz. Strasznie no. zamierzchłe czasy, lata 90. i to, i to wcale nie końcówka. Pierwsz, jedno z pierwszych MMO, być może pierwsze MMO na świecie, Ultima Zobacz. Generalnie już w ogóle rzut isometryczny, nie? Taki, yy, taki symulator świata fardazy nie? I teraz, tak. Te, te stworki, poza tym, że one tam ci ludzie, którzy tam byli, prawda poza tym, że oczywiście byli, no składali się tylko z kilku pikseli i tak dalej, to jednak byli tworzeni na podobieństwo twórcy. Sam twórca miał tam swoją postać, która się nazywała Lord British i się tam emanował i tak dalej. No wydaje mi się, że twórca symulacji mógł stworzyć symulację, tak jak to ładnie powiedziałeś, historyczną. I twórca symulacji może być do nas bardzo, bardzo podobny. Wręcz może być nami. No tak, ale to, to zakłada bardzo wiele daleko idących yy, yy, wniosków i implikacji. Po pierwsze, jeżeli to jest symulacja historyczna i tworzą to ludzie z przyszłości, to po jaką kichę tworzą do tego cały kosmos? To może po prostu jest tak, że kosmos to też jest iluzja. A nie, no to jest bardzo proste, zobacz. Grasz trochę w gry komputerowe? No oczywiście. Teraz no już mniej, ale no. Dobra, w każdej grze komputerowej typu RPG, nie? w której jesteś sobie tam na jakiejś planecie, w jakimś świecie. Jak spojrzysz w gwiazdę, to widzisz tam jakieś gwiazdy, jakieś w kosmos, nie? No nie no. wiem, nie pamiętam. No, ale uwierz mi, w każdej. W każdej mhm. widzisz. Jak, no chyba, że się jest w jakichś zamkniętych pomieszczeniach. No, ale jak wychodzisz na zewnątrz i jest noc, to normalnie widać jakieś tam gwiazdy. Też stworzyli. Zwróć uwagę, że być może te gigantyczne odległości między obiektami kosmicznymi... Właśnie są po to, że one są tylko stworzone po to, żeby być, że, że stworzą takie tło. Wiesz, stworzenie tła w postaci pustego kosmosu to jest, to jest bardzo mało danych, to jest bardzo yy, niezamulające yy, nie systemu, a dzięki temu jest to całkowicie wiarygodne. No tak, ale z drugiej strony, skoro ludzie by stworzyli taką symulację wszechświata, powiedzmy, w której jest ktoś jeszcze. Mm -hmm. a to skąd by oni wiedzieli, żeby go symulować, jeżeli to byłaby symulacja historyczna, to znaczy. No że... nie, no to w tym momencie UFO, w, te, w tej wersji UFO to jest tylko i wyłącznie ewadacja tych na hakerów, którzy próbują się włamać do systemu na przykład, żeby coś wykraść. No tak, Ale, zobacz. To, ale my ale mówimy zobacz. teraz o wersji, która zakłada, że to ludzie stworzyli jako symulację no historyczną. No to symulację, tak. No ludzie stworzyli symulację historyczną. I w tej symulacji historycznej są realni ludzie. No, Tworzysz ale... symulację historyczną, do której wchodzą ludzie. Ty, ja jesteśmy istotami zupełnie z innego, z innego bytu, tak? Którzy weszli do tej symulacji, na przykład po to, żeby się bawić, tak? No ale my jesteśmy realnymi ludźmi. Aha, to więc, w, ten, w ten sposób. Więc taki haker może na przykład mhm. chcieć się włabać nam do głowy, po to, żeby nam podpierdzielić numery kart PIT z realnego świata. Natomiast jeżeli jest tak, że my tutaj, że my stąd nie wychodzimy, jesteśmy mieszkańcami symulacji, mhm. to jeżeli by przyznać, że. uznać, że y, symulacje stworzyli ludzie z przyszłości mhm. y, i osadzili w niej również inne rasy, to znaczy, że musieli o tych rasach wiedzieć, to znaczy, że w pewnym momencie osiągnęli, bo nie wiem, jakąś hegemonię w tym kosmosie. Mnie się wydaje, że jeżeli z symulacji nie możemy wyjść, a mieszka tu jeszcze ktoś, to mm -hmm. być może jest to eksperyment. Eksperyment taki, że my do twórców symulacji w ogóle nie jesteśmy podobni, ale że ktoś, kto mieszka tutaj, i jest bardziej rozwinięty, po prostu się skapnął że to wszystko jest symulacja, że można się trochę pobawić i znajdować się na jej granicy, ewentualnie spróbować za nią wyjść. I to może, to może widujemy, tak? że ktoś zakłóca te struny rzeczywistości, jakby nie było. To jest bardzo interesujące, ale... Też jest czysto fantastyczne. Jak, I oby się na... nie zdarzyło nie prawdą. Ale zobacz, zobacz bycie czym to się. symulacji jest przerażające. Czym to się różni na przykład od y, takich opowieści, hipotez mówiących o tym, że dokonują tutaj intruzji aniołowie na przykład, bo Bóg im kazał i pojawiają się aniołowie? Niczym się nie różni w sumie. Niczym. Kompletnie niczym. Słuchaj, to przejdźmy do ostatniej hipotezy, a te najciekawsze, mówię, zrobimy. To do Was widzowie mówię o tych najciekawszych, zrobimy oddzielny odcinek. Tak, teraz spoglądam na ściągę. Słuchajcie. Ta teoria jest bardzo podobna do tej poprzedniej, tylko zakłada, że my jesteśmy uwięzieni w pewnej symulacji. I kosmici to nie są jacyś hakerzy, tylko to są nasi przyjaciele z realnego świata. Jakie są różnice? Jeśli oglądaliście na przykład taki serial Stargate SG1 czy Stargate Atlantis, pewnie pamiętacie takie odcinki, w których jakaś osoba została porwana, podłączona do jakiegoś, jakiegoś systemu, po to, żeby, żeby poddać ją indoktrynacji. I bohaterowie tego serialu próbowali, jakby też wejść do tego systemu, który był kontrolowany przez wrogów, po to, żeby Oddziaływać na osoby, które były ich przyjaciółmi, żeby ich przekonać, że to tylko symulacja, że to nieprawda jest, i żeby ich wyciągnąć z tego systemu. Bardzo podobny motyw był w odcinku Rickiego i Morty i wielu, wielu innych serialach Science Fiction. Łapie się kolesia, podłącza się go do, sy do symulacji, po to, żeby uczyć się jego zachowań, po to, żeby wyciągnąć z jego informacje, z wielu innych. Powodów. I według tej teorii my jesteśmy uwięzieni w tej symulacji. Albo przez jakiś kosmitów, albo przez, uwaga, jednostki penitencjarne. Że my jesteśmy po prostu więźniami. Że zamiast, że w przyszłości albo w prawdziwej rzeczywistości uznano, że bardziej humanitarne będzie nie trzymać nas w więzieniu, tylko tak jak w filmie Człowiek Demolka. Zabrozić nasze ciała i nasze mózgi podłączyć do systemu, chociażby w celu resocjalizacji. Zwróćcie uwagę, że na tym świecie nie dzieje się za fajnie. W związku z tym no, można powiedzieć, że z, jakiegoś, z punktu widzenia jakiegoś świata takiego bardzo, bardzo spoko, to życie tutaj może być karą. No i według tej teorii nasi przyjaciele z tego realnego świata starają się włamać do tego systemu po to, żeby nam pomóc, żeby nam uświadomić, że to jest tylko symulacja. Chociażby po to, że jak będziemy wiedzieć, że to jest tylko symulacja, to możemy albo z tej symulacji wyjść, według jednej teorii, lub na ostatecznej ewaluacji lepiej wypaść. I tu bardzo znowu ciekawostka, bardzo duża, jakby to powiedzieć, takie podobieństwo do wielu religii. Sąd ostateczny, a ostateczna ewaluacja na przykład przy Zakończeniu kary, czy ty już się mm, zresocjalizowałeś i można cię wypuścić do społeczeństwa, e, czy jeszcze nie i musisz jeszcze trochę posiedzieć? No, cholera, bardzo podobne. Nie? Jeśli uznamy, że na przykład y, idziemy w hardcore, czyli na przykład y, tutaj, gdyby, że to jest nasza ostatnia szansa i na przykład y, gdyby się okazało, że y, gdyby się okazało, że jeśli nie przejdziemy tej ewaluacji, to to na przykład kary śmierci, bo na wszyscy jesteśmy basowymi mordercami. Eee, no to takie teoria raju i piekła bardzo mocno by się pasowała do tego, nie? jest co, ona mnie tak średnio przekonuje, ta hipoteza. Znaczy ogólnie jestem, jak mówię, zwolennikiem wniosku, że y, takiego wyrażonego, między innymi przez y, o tych wszystkich naukowców, o których Marek opowiadał, między innymi Bostroma, Marek Żelkowski, y, że... My jesteśmy w symulacji cieleśnie i umysłowo. My, my tu mieszkamy po prostu. Jak, yy, nie, nie możemy wyjść poza. Yy, I jest jeszcze taka wariacja tego, co powiedziałeś. Bostrom, że on mówi, że, że żyjemy w... Nick Bostrom, że, że my tu mhm. możemy żyć i możemy się nigdy nie dowiedzieć, że, że symulacja jest, bo po prostu no nie ma dla nas innego świata. No dla nas jest ziemia. Dla nas jest układ słoneczny, galaktyka, kosmos, może coś, co jest jeszcze dalej, natomiast nawet jeśli to wszystko jest zasadzone w symulacji, to my nie jesteśmy w stanie poza nią wyjść. No, może są, jakieś, są jacyś mieszkańcy tej symulacji, którzy są na wyższym poziomie, bo jak pamiętasz, to nie, nie pamiętam teraz na, na chwilę obecną, czy Marek o tym mówił już u ciebie, mhm. ale były przecież takie m, propozycje, jak się dowiedzieć, czy mieszkamy w symulacji, tylko że to jest jeszcze niewykonalne z perspektywy naszej nauki, bo potrzeba... Wytworzenie ogromnej ilości energii, na przykład. No nie, jeszcze o tym nie mówił, natomiast wiem, że Między innymi Elon Musk i wielu innych bardzo bogatych ludzi, dało bardzo duże pieniądze bardzo poważnym naukowcom, żeby na ten temat tak. zrobili takie testy. Znaczy, te, te, test, te, testy to raczej są niemożliwe. Są możliwe, moim zdaniem, prace teoretyczne, dlatego że testy to, to jeszcze jest nie ten czas. Ale chodzi mi o to, że powiedziałeś tutaj o takiej możliwości, że, że to są istoty dobre, które w tej wersji, o której ja mówię, mogą przybywać z zewnątrz, bo one się dowiedziały, że ktoś symulację stworzył i tam żyją inteligentne istoty. No może czas je znaleźć, może czas je oświecić, może czas im powiedzieć, hej, żyjecie w symulacji, to wszystko jest inaczej niż myślicie. Jeżeli tak by było, jeżeli to by byli tacy, wiesz, misjonarze z... Przybysze z tego prawdziwego świata, mające nas tutaj, yy, mieszkańców, uświadamiać, kim naprawdę jesteśmy, o, muszę Ci powiedzieć, że to by się jakoś wpisywało w taką tendencję, która panowała yy, przed laty do uznawania ufitów za tak zwanych dobrych braci z kosmosu, za zbawicieli z kosmosu. Yy, natomiast ja muszę wiele osób rozczarować, stamtąd nic dobrego jeszcze nie przyleciało. W zasadzie to nie wiemy, jakie są ich zamiary. No, nie, bądźmy realistami, patrzmy na ten fenomen taki, w taki sposób, w jaki on się nam prezentuje. Tam nigdy nie było tak, jak, jak przedstawiają niektórzy badacze i, i sekciarze, że przyjedzie kosmita, wyjdzie i nam coś da i, i zbawi ziemię. Najczęściej to się kończy tylko na obietnicach. To jest po prostu ta silna, silny mus człowieka do wierzenia w pewne rzeczy. Wiesz, Bóg się nie sprawdził, no to może się kosmici sprawdzą. No też się nie sprawdzili. Gdyby oni chcieli coś zrobić, gdyby chcieli jakoś ingerować w dobrą stronę w, w istnienie naszej cywilizacji, to już by to zrobili. Natomiast zobacz, jedyne co my możemy powiedzieć tak w miarę zrobiliby człowiek uniknął gorszego jakiegoś losu, to było to manipulowanie bronią jądrową i pokazywanie, nie, nie, nie róbcie tego, bo my też tu jesteśmy. To raczej wskazuje na to, że oni po prostu też tu są i nie chcą, żebyśmy ich wysadzili, aniżeli oni się tam bardzo człowiekiem interesują. Taka jest niestety prawda. My, w stosunku do inteligencji, która stoi za zjawiskiem UFO, jesteśmy istotami zupełnie się nie liczącymi jako jednostki. Ich obchodzi ludzkość bardziej jako całość, jako masy, jako liczba ilość, wiesz, reszta myślę, że nie obchodzi ich absolutnie, bo nie ma w tym ich zachowaniu czegoś, co by kazywało, że mamy do czynienia z istotami, które chcą dla nas dobrze, tak, bo oni by już to zrobili, bo niektórzy powiedzą, a bo oni nie mogą, bo oni nasz naturalny rozwój cenią i, i, i oni się nie mogą tu nam pokazać, bo by zakłócili nasz... Pierwsza cywiliz... dyrektywa ze Star nie tak, Ale przecież oni każdym swoim pojawieniem się zakłócają yy, nasz naturalny rozwój cywilizacji, bo my się nieustannie zastanawiamy, kim oni są. Prawda? Na, no tak, na... niestety. Najlepszy obserwator to obserwator niewidoczny. Gdyby oni nas obserwowali i, yy, i mieli wobec nas dobre zamiary, to by się w ogóle nie pokazywali. A oni yy, ingerują, manifestują się, zobacz, oni się manifestują. Ale to nie, nie. Dlaczego oni nie zrobią czegoś, co, co by zatrzymało wojny na świecie? Dlaczego nie ustrzelą tych, którzy te wojny y, prowokują? Tak? Dlaczego nie zagrożą tym, którzy na wojnach zarabiają? Dlaczego nagle nie spadnie na Ziemię kapsuła, w której będzie y, urządzenie do wolnej energii? Albo lek na raka. Na przykład. A przecież to z, z ich perspektywy to byłoby do, w, do zrobienia. Jeżeli to by były dobre istoty z kosmosu, prawda? Takie, które nas chcą wyciągnąć z tego dołka, w którym jesteśmy. Nic takiego się nie dzieje. Jest to bardzo zastanawiające muszę. Znaczy, czy to jest zastanawiające? Nie jest, bo ja w to nigdy nie wierzyłem w tych kosmicznych braci tak naprawdę. Ale zauważam, że w Polsce jest taka tendencja do tego, że, 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 żeby ciągle przypominać taką możliwość, żeby mówić, że tak, to są jakieś wysokie istoty, które tu przylatują i, i, i bądźmy otwarci, bądźmy otwarci na nich, bo oni chcą dobra. Zauważ, że wszystkie, dosłownie wszystkie przekazy, channelingi yy, i tak dalej, od kosmitów, od jakichś wyższych bytów, one nigdy nie zawierają czegoś, czego byśmy już nie przerabiali. A to oznacza, że albo to są wiadomości, które pochodzą z głów tych, którzy to dyktują, albo ta siła ma bardzo zwodniczy, manipulacyjny charakter. Słuchaj, a co to za problem dla tych wielkich braci z kosmosu podyktować komuś równanie? Jakieś, które by zmieniło na przykład, nie wiem, no wiele, żaden, nie? Wiele... Na, wiele... na zimną tak. fuzję, nie? Tak. I co, co? Co by to zmieniło? Przecież mogą wszystko. Jest taki channeler, nazywa się Lee Carol. I on twierdzi, że komunikuje się z takim bytem, który się nazywa Kryon, czy Kryon, tam. nie wiem jak to się wymawia. No i on już, Lee Karol, próbuje być taki bardziej scientystyczny. No i on tam dużo rzeczy mówi, jak rzeczywistość wygląda i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że nadal nie ma konkretów. Przecież o, o to chodzi, tak? No to Kryjonie wyśli chociaż jedno równanie. Takie, które się sprawdzi, tak? Trudno? No nie, to wszystko jest po prostu... Albo jedna wielka manipulacja człowiekiem, albo jedno wielkie oszustwo w wielu przypadkach. Ja nie mówię, że całe zjawisko UFO to jest, to jest manipulacja. Zobacz, że ludzie, i tutaj wracamy w sumie do tej koncepcji człowieka jako zwierzęcia religijnego i tego, że być może oni zostawili nam ten gen do yy, oddawania im czci. Oni dobrze wiedzą, że... Yy, I to zresztą widać doskonale, że kiedy obcy wrócą albo przylecą, to większość ludzi zachowa się tak, że padnie przed nimi na kolana, albo będzie przynajmniej w, najlepszym, w, najlepszym, w najlepszej opcji, totalnie wobec nich bezkrytyczna. A czym to się skończyło dla rdzennych mieszkańców na przykład Ameryki Południowej takie podejście, to dobrze wiecie z historii. Nie tylko Ameryki Południowej, nie? E Północnej, północnej mam wrażenie też, ale południowej najbardziej, tak? Powiedzieli w ogóle konkwiskatorów za bogów, nie? Tak. Ale zobacz, tutaj jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Nie wiem, czy Ty zauważyłeś, aby my, my jesteśmy jako ludzkość, przynajmniej na zachodzie, przygotowywani do takiej bezwzględnej uległości, spolegliwości i poddajstwa. I mam takie wrażenie, że. Nie na zachodzie, czy na przykład w Chinach w Rosji, to już po prostu ludzi nie trzeba do tego przyzwyczajać, bo tak już po prostu jest. Czyli jako ludzkość my no, bardzo jesteśmy wierno poddańczo przyzwyczajeni, może właśnie dlatego, że coś nadchodzi, nie? Tak, zauważ, że na przykład są grupy kręgi cywilizacyjne, które traktują to po prostu jako coś naturalnego. Że no, na przykład hinduizm, tak? Mamy mm. cykle wyznaczone, które e, następują jeden po drugim. Te cykle rządzą ludzkością. My jesteśmy tutaj tylko po to, bo jesteśmy, bo jesteśmy tutaj z woli bogów. E, człowiek zachodni się troszkę wyemancypował. Człowiek zachodni stał się niezależny. Tak mu się zdawało, tak? Humanizm zmienił naszą wizję człowieka. E, Natomiast puka nam od spodu takie przekonanie, no, że nie jesteśmy tutaj sami i może jest ktoś, to w ogóle nie robi sobie z nas nic, że to nie, my nie jesteśmy wcale koroną stworzenia, nie jesteśmy panami planety, nawet nie jesteśmy najmądrzejsi na tej planecie, najbardziej inteligentni jako gatunek. I to jest coś, co nam jest ciężko przełknąć. Mówi o tym m.in... No wielu, wielu autorów, no. na przykład Igor Witkowski On też o tym mówi. Tego że... bardzo serdecznie pozdrawiam. Człowiek-legenda, pamiętam jeszcze z młodości jego książki o supertajnych broniach pada z wąsem. Marzę, żeby pan Igor kiedyś tutaj u mnie wystąpił. Bardzo, w ogóle poza tym, że człowiek-legenda w tych klimatach, to również bardzo... Mądry człowiek, jeśli chodzi o komentowanie bieżącej rzeczywistości. Tak, bardzo, bardzo, bardzo inteligentny człowiek, taki człowiek, którego y, kultura wypowiedzi i bycia jest czymś rzadko spotykanym w, w internecie, bez względu, czy się zgadzamy, czy nie. A tam w internecie przecież jedna pos przecież posłanka powiedziała ostatnio do marszałka Sejmu: "Wypier" publicznie. To są ludzie po jednych no, pieniądzach. Tak, także nie tylko w internecie, no, tak. generalnie. Pan Igor Witkowski, też człowiek o wyższej kulturze osobistej, który na tle generalnego schamienia społeczeństwa bardzo mocno odstaje na plus. Miło posłuchać również dla takiego relaksu kulturalnego. Bardzo serdecznie Pana Igora pozdrawiam. Wielki człowiek. Tak, i wracając do. już tak podsumowując nasze rozważania, no to dzisiejszy odcinek pokazuje, że przede wszystkim, moim zdaniem, że. Te hardkorowe historie są, y, hipotezy są uważane za hardkorowe, bo one mówią prawdę, która jest dla nas, nie, potencjalną prawdę, która jest dla nas niewygodna. Wskazują na scenariusze, które mm, troszkę nas odzierają z naszych własnych marzeń o sobie samych. Że my nie jesteśmy najważniejsi na tej planecie, może nawet te inteligencje, te istoty nieludzkie wcale się nami za bardzo nie interesują, bo takich jak my jest dużo więcej. I... I, i tak naprawdę koncentrują się tylko na tej planecie. Ludzkość cóż no, jest, bo jest trzeba ją tolerować, może trzeba jej jakoś trochę pomóc, może trzeba ją ukształtować. Natomiast dziwne jest to, dziwne jest to wszystko. Nie jest na pewno tak jak żeśmy to sobie do tej pory wyobrażali przynajmniej jak większość to sobie to sobie wyobrażała. Zdecydowanie niestety, drodzy Państwo, tak, no, większość teorii o UFO, tych takich bardziej brocznych, mrocz, a nie tych takich, powiedziałbym, popularnych, co to tam jakiś pad biega po mediach głównego durtu i de facto zachowuje się jak kultysta UFO, um, no to można by skomentować w ten sposób, że być może, żeby jako ludzie w ogóle nawet nie jesteśmy istotni, czyli że nawet gdyby nas nie było, to by się niewiele. Zmieniło. Piotrze, bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Bardzo pouczająca rozmowa. Miejmy nadzieję, że następna teoria, jaką sobie omówimy, jakaś przyjemna. Ja też mam taką nadzieję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a kanał Piotra nazywa się UFO Historie, a lig jest w opisie. Hej.